Cześć, witajcie na kolejnej lekcji. Dzisiaj będziemy sobie łączyć i synchronizować ze sobą ręce i zrobimy to na kolędzie wśród nocnej ciszy. Zapraszam do ćwiczenia i oglądania. Dzisiaj będziemy sobie łączyć właśnie ręce na kolędzie wśród nocnej ciszy. Utwór jest opracowany przez Beatę Krzemień, także link do jej grupy Akademia Pianina będzie w opisie. Nuty będą dostępne także na naszej grupie, więc tak jak poprzednio, wszystkie linki są w opisie. Tak więc, jak widzimy, utwór wygląda następująco. Wyświetla się Wam u góry. I od razu przechodzimy sobie do grania, bo nie będziemy tutaj przedłużać. Na początku, jak możemy zwrócić uwagę, nasze ręce kładziemy tutaj, prawa ręka na cera skreślnym, natomiast lewa również, pierwszy palec w okolicach cera skreślnego i ręce mamy gotowe do grania. I prawa ręka zaczyna półnutą, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz zwróćcie uwagę, że będziemy grać jednocześnie i przypadają tutaj dwie ćwierć nuty na jedną półnutę, czyli mamy raz, dwa, następuje zmiana, trzy, cztery. I teraz mamy znowu całą nutę. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz ten trzeci i czwarty takt. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I dopiero podnosimy. Znowu mamy pojedynczo i łączymy. I dalej mamy pojedynczo. Zdjąć. Więc tak naprawdę najtrudniejszy jest tylko ten moment, kiedy obie ręce muszą grać razem. Więc wolno ten moment. Czyli raz, dwa, na trzy zmiana w lewej ręce i znowu na raz. Ok, teraz zagramy sobie cały utwór wolniutko licząc. Raz, dwa, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, razem, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Raz, dwa, trzy, cztery, 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 raz, dwa, trzy, cztery. Ok, jeżeli mamy same nutki już tutaj opanowane, to zwróćcie uwagę, że w drugim systemie, czyli tutaj po środku, mamy coś takiego jak grubsza kreska i cieńsza kreska oraz na samym końcu mamy również grubsza kreska i cieńsza kreska, ale nie są to zwykłe grubsze i cieńsze kreski, tylko one są z dwoma kropkami. I to oznacza, że jest znak repetycji. I znak repetycji występuje właśnie z jednej strony, jak i z drugiej strony utworu. I naszym zadaniem jest, kiedy gramy, dochodzimy do znaku repetycji, odbijamy się jakby, czyli wracamy do ponownie poprzedniego znaku repetycji i od niego gramy jeszcze raz do końca. Czyli jeżeli tutaj mamy tak, w nutkach, że gramy,
gramy, gramy, gramy. Tu mamy znak repetycji, ale zwrócony w tym kierunku. Więc omijamy gramy, 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 gramy i dochodzimy do znaku, który jest zwrócony tutaj. Więc on nas tu odsyła z powrotem. Patrzymy sobie, gdzie on nas odsyła, no i widzimy, że tutaj, ponieważ tu jest ten znak skierowany w tym kierunku. Więc stąd wracamy sobie tutaj i gramy jeszcze raz. Gdyby tego tutaj znaku nie było, czyli w ogóle nigdzie by nie było zwróconego znaku w tym kierunku, no to musielibyśmy wrócić i zagrać od samego początku. Czyli gramy sobie, powtarzamy, gramy sobie tak, 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 mijamy tak, 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 znak repetycji odbija nas tutaj i znowu powtarzamy. Czyli tam, 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 i znowu tam, 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 tam. Myślę, że to jest zrozumiałe. Jeżeli natomiast macie jakiekolwiek pytania, sekcja komentarzy jest dla Was. Tak więc, zagramy sobie jeszcze raz odrobinkę szybciej. Ręce przygotowane. Raz, dwa, trzy, cztery. 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 Repetycja. Raz, dwa, trzy, cztery. 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 Jeżeli chcemy, to możemy znowu zacząć jakby drugą zwrotkę od początku. I to jest najważniejszy moment w tym utworze, żeby go sobie opanować. Raz, dwa, trzy, cztery. Można go trenować cały czas. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Żeby sobie właśnie opanować i grać go poprawnie. Można sobie odrobinę szybciej grać, aż się tego nauczymy. I później robimy tam, 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 tam. Trzymamy 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Później sobie możemy trenować właśnie to. I później razem z tym fragmentem. I raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. I jakby od początku. Gramy sobie ten fragment po kilka razy, aż rzeczywiście jesteśmy pewni tych dźwięków, które tutaj następują. I dopiero później sobie przechodzimy dalej. Chociaż dalej to już nic nas nie zaskoczy. Aż jesteśmy przygotowani, żeby grać to w normalnym tempie. Ale myślę, że takie powinno być normalne. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. No bo myślę, że nikt by tutaj nie gonił tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten utwór. Jest raczej spokojniejszy.
i repetycja. Okej, oczywiście warto sobie takie utwory ćwiczyć później z metronomem, ale dopiero kiedy będziemy rzeczywiście pewni. Chociaż te fragmenty, kiedy obie ręce grają razem, można sobie włączyć metronom i cyk, 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 cyk i tak dalej, żeby to rzeczywiście było wyćwiczone. Ale oczywiście wiadomo, pół nuty w lewej ręce, ćwierć nuty w prawej. Okej, nie będę się tutaj rozwodził. Więc na spokojnie sobie to ćwiczcie. Lewa ręka, prawa ręka, możecie grać sobie właśnie osobno na samym początku. Tu na razie robimy przerwę. Więc ćwiczymy sobie na początku samą ręką prawą, później samą ręką lewą i dopiero później możemy ją sobie synchronizować, jeżeli macie jakieś problemy i nie chcecie od razu grać razem. Myślę, że w tej kwestii to już jest wszystko powiedziane. Jakiekolwiek pytania się pojawią, zapraszam Was do sekcji komentarzy na dole. I tak jak mówiłem wcześniej, nuty opracowane przez Beatę Krzemień, za co serdecznie dziękuję, że mogę z nich skorzystać. Zarówno do jej grupy Akademia Pianina, jak i do naszej grupy linki będą w opisie, więc możecie śmiało tam wchodzić i patrzeć, czy są te nuty. Jeżeli czegoś nie będziecie mogli znaleźć, to zarówno Beata, jak i ja chętnie Wam pomożemy i podeślemy po prostu, oznaczymy Was w poście, gdzie te linki, gdzie te nutki, przepraszam, są. Tak więc subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, dołączajcie do grup. I myślę, że to tyle. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się i ćwiczcie. Ćwiczcie wytrwale, bo święta niedługo. A te utwory, myślę, że fajnie by było zagrać kolędy na święta. Wszystko. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Cześć.